A co to za ulotka? Papieros. Dlaczego tu jest po rosyjsku czy po jakiemuś innemu tu na tych papierosach? Dlaczego tu jest cyrylica? Się pytam. No w każdym bądź razie, słuchajcie, jest to kolejny dzień w naszym supermarkecie. Mam nadzieję, że się cieszycie. Dziękuję wam oczywiście za wsparcie, które zostawiacie pod filmami, za łapeczki i że w sumie tak wam się podoba ta seria i oglądacie ją. Zaczynamy, słuchajcie, nasz kolejny dzień w supermarkecie. O, Mietek. Widz cię pozdrowił. To dzięki. Oko. Dobra. Słuchajcie, tatago. Potrzebujemy serka kupić, wody kupić, tutaj tego picia kupić. Oliwę może nie będziemy kupować, kupimy na bieżąco i te słodysze. No okej, okay, to kupujemy. Mam $718, słuchajcie. Więc na spokojnie nas stać. Tutaj kupimy sobie to, kupimy sobie to. Dobra, Mieciu, ja ci otwieram już tutaj, tylko swoją kasę tutaj, o, spakuję, żeby ci nie przeszkadzała, nie? Bo, czekaj, bo wypakowałem. Mieciu, pracuj, otwieram ci, a ja rozłożę towary, dobra? Tutaj woda na swoje miejsce. Widzicie? I teraz ja widzę, teraz ja przychodzę. Słuchajcie, teraz ja przychodzę, ja patrzę i ja widzę, że ja na przykład potrzebuję wody i o wiele szybciej jestem w stanie uzupełnić sklep. I to jest też plus dla mnie, dlatego że te nagrywki nie trwają, w sensie surowy materiał nie trwa, powiedzmy, godzinę, tylko trwa pół dzięki temu. Dobra, słuchajcie, ale zastanawiam się, co my dzisiaj chcemy kupić do naszego sklepu. Mamy $800 na start. Oczywiście tam mamy trochę pożyczki do spłacenia, więc to sobie tam będziemy powoli spłacać. Ale co my chcemy kupić do sklepu? Chyba licencję kolejną za 750, tak mi się wydaje. Tylko żeby kupić licencję, to przydałoby się postawić dwie kolejne szafki przynajmniej, albo jedną. No lepiej dwie. No jakbym rozbudował to bardziej, to wtedy mógłbym zrobić takie półki, wiecie, takie jedna obok drugiej, tak przez cały sklep, miałbym o wiele więcej miejsca. Ewentualnie mogę tutaj na środku dać jeszcze takie dwie szafeczki, słuchajcie, takie tutaj, o, ale nie, to głupio będzie wyglądało. No dobra, słuchajcie, zobaczymy, ile będziemy mieli pieniędzy na koniec dnia. Ja tu rozpakuję kasę, bo Mieciu ma za dużo fanów, słuchajcie, przychodzą do niego cały czas. Pan do mnie może, tu wyłożyć, tu zapraszam, tu przyjmę wyłożyć. Wszyscy do Miecia idą. Mieciu, zebrałeś mi fanów, zabrałeś mi, kurde, moich stałych klientów. Dlaczego to zrobiłeś, przyznaj się. Patrzcie, nawet nie wzruszony, nie? Mam mnie gdzieś. On tam robi rekordowe teraz kasacje, a ja to co? O, może pani do mnie? Nie? Okej. Okay. Do mnie może pani? Nie? A pani? Nie, też. Dobra, idę stąd. Nie chcecie do mnie przychodzić, to sobie idę. Nie, no patrzcie, no bez kitu, olewają mnie. Nie lubię mnie. No dobra, no to ja pakuję w takim razie manatki i tutaj stawiam, bo jak nie chcecie do mnie przychodzić, to nara! Dobra, a my się, słuchajcie, zajmiemy towarem. Co tutaj było? A, papier był. Trzeba kupić papier. Te tutaj do zmywarki chyba. Trzeba kupić też. I więc zjeżdżamy na dół. Papier, zmywara. $200. Proszę bardzo. O, światło trzeba zapalić, już wam zapalam. Proszę bardzo. A my tutaj paczuszki rozkładamy. Tu do zmywary. O, jeszcze nam zostało, patrzcie. Będzie na później. I tutaj jeszcze papier. Dobra, ale słuchajcie, zarobas jest. $1200, opłacimy sobie jeszcze tutaj rachunki, ale to chyba jutro dopiero bym miał. A nie, mam do opłaty, o kurde. No $1000, tam jeszcze $150 pójdzie na opłatę pożyczki. Kurde, już chciałem zamykać, a to co chwilę przychodzą do sklepu, no. Co chwilę przychodzą, Mieciu. I za bardzo ciebie lubią. Ej, co ty im naobiecywałeś? Dwa bułki? Do mnie do kasy nie chodzą. Co chwilę nowi klienci do ciebie idą. Chcesz mnie z torbami puścić? Psychicznymi oczywiście. Ale pieniążki lecą. $70 za ostatnie zakupy. Super. Dobra, Mieciu, kasuj. Ja zamykam. Dobra robota, Mieciu. Nie wiem, co ty im nagadałeś, ale no, trochę smutne, że tylko do ciebie chodzą. Ale w sumie dobrze, no. W sumie dobrze. I na koniec dnia mamy plus $671, więc super. Mamy $1252. Zaczynamy od opłaty rachunków tutaj. Oczywiście sobie szybko wyłożymy jeszcze towary, które tu mamy. Dokupimy, jeżeli coś trzeba. Dobra, no sklep jako tako, słuchajcie, wypełniłem tutaj. Tutaj tych półeczek na razie nie będę wypełniał. Albo wypełnię, ale to za chwilę. Otwieramy sklep Mieciowi. Mieciu, kasuj. I słuchajcie, zostało nam $992 po zrobieniu zakupów w sumie takich no, towarów tutaj. I teraz się zastanawiam, czy nie kupić licencji, albo nie kupić dwóch szafek na przykład, żeby chociażby je postawić gdzieś. Chociaż ja wolę kupić chyba licencję, słuchajcie, bo jeżeli będę potrzebował innych szafek,
to wtedy wolę mieć na przykład jakąś właśnie szafkę potrzebną do tego. Chyba, że poczekamy i kupimy tam lepszą licencję, słuchajcie. Tutaj tą droższą może. To może być dobry pomysł, żeby kupić tam droższą, bo tu chyba widzę... Tu jest, widzę, pizza, jest jakiś chicken, masło. Mam wrażenie, że to może być... Do tego może być potrzebna zamrażarka na przykład. I wtedy byśmy sobie to do zamrażarki wrzucili. No a czekajcie, ile rozbudowa kosztowała? 1300, kurczę, dobra. Tutaj się zaryzykujemy chyba z tym. Zaryzykujemy chyba z... tą nową licencją. Albo nie, bo nie ma, i tak nie mam gdzie tego dać. Licencja będzie głupim pomysłem. To w sumie może pierw rozbudowa, żeby mieć gdzie dać szafki, żeby to było bardziej, bo tutaj mamy ten róg, który nam dużo miejsca zabiera. I wtedy jak będziemy mieli gdzie dać te szafki, to kupimy szafki i dopiero wtedy licencję na przykład. Albo licencję i wtedy szafki, tak odłożymy sobie troszkę więcej hajsu na przykład. To jest dobry pomysł. Dobra, czy czegoś tutaj nam brakuje? Miecio, jak ci idzie kasowanie? Dobrze? To dobrze. Czy czegoś nam tutaj brakuje? Mąka się kończy ta na dole tutaj, ta Supreme. Chlebek jest, tutaj jest wszystko. Tutaj mleka powoli brakuje i sera. Dobra, no to ja bym na razie ser w sumie zamówił, bo mleko jest ok. Jogurt za drogi? Chyba dla ciebie. Olej mogę zamówić, o, olej mogę zamówić. Olej i oliwę. Dobra. Dobra, zamówiłem dodatkowe rzeczy tutaj. Ojeju, to za chwilę wyłożymy, słuchajcie, bo ja widzę, że tutaj... A w sumie to i tak nie pomoże. Nie pomoże, bo oni i tak idą do Mietka zawsze. Nie idą do mnie. Mietek, teraz się męcz, tak bym ci pomógł, ale żeś nagadał na mnie i teraz nikt do mnie nie chce przyjść. Kurde, powiedział, że wolno kasuje pewnie. Ludzie uwierzyli i teraz nie mam, kurde, klientów. Teraz wszyscy idą do niego. Kurde, Mietek oszukista. A widzowie ci dobre komentarze w komentarzach piszą. To zapalamy światełko też, żeby było jasno. A właśnie, bo ja muszę opłacić, słuchajcie, rzeczy tutaj. A, nie mam nic. Okej. Okay. Kurde, Mieciu, a zagadujesz o punkty? Mieciu, o punkty zagadujesz? Zagadaj o punkty. No Mieciu, zagadaj o punkty. Zagadaj o punkty. Mieciu, o punkty zagadaj. Mieciu, bo cię zwolnię. $99! Co za pieniądz? Mieciu, żartowałem z tym zwalnianiem cię. Ta pani cię uratowała. A co ty tak drogo sprzedałeś? Czegoś spod lady czasem nie dałeś? Mieciu, pamiętaj, towary spod lady są dla wybranych klientów, nie dla każdego. No, pamiętaj. Ojeju, jaka kolejka. Dobra, czekajcie. Rozkładamy kasę, bo Mieciu nie wyrabia, słuchajcie. Mieciu nie wyrabia. Klienci są zmuszeni, słuchajcie, żeby przyjść do mnie, więc super. 2000, stukło 2000, słuchajcie. $2000 mamy, a jeszcze końca dnia nie ma. Znaczy już jest, ale jeszcze przychodzą. Dawać, robić tak ogromne zakupy, żeby nam wywaliło poza skalę te portfele. Mamy duże inwestycje. Te inwestycje wam się opłacą, znaczy spodobają. A co tam było na górze? Kurde, no już wszystko wykupili, nie zwróćcie uwagi na to. A tam mąka była chyba. Chyba tak, no ta niebieska taka. Okej, dobra. Czyli do mnie już nikt nie przyjdzie. Dobrej nocy państwu życzę. A ciebie, Mietek, pozdrawiam. To dzięki. No, a my, słuchajcie, lecimy z uzupełnieniem towarów. Ale to jutro w sumie, następnego dnia trzeba. Bo teraz to ja tu za dużo nie zrobię. Ale szybko te dni lecą, bez kitu, bardzo szybko lecą. Dobra, słuchajcie, mamy kolejny dzień, trzeba tu jak najszybciej to pouzupełniać. Już wiem, czemu tak szybko dni nam lecą, słuchajcie, bo... No bo jest porządek po prostu na półkach, ja nie muszę się domyślać, co gdzie było. I teraz tak, Supreme kurde mąka. $258, słuchajcie, nam tutaj poszło. Jeszcze mamy tutaj do zapłaty, więc zapłacimy sobie przy okazji. I otwieramy kolejny dzień, słuchajcie. Chyba sobie rozbudujemy od razu sklep. W międzyczasie go troszkę przemeblujemy znowu po raz kolejny. Słuchajcie, w każdym odcinku my przemeblowywujemy sklep. No to jest... Ja nie wiem, to już jest jakaś choroba. Że ja codziennie muszę każdego dnia przemeblowywać, słuchajcie, dzień. Dzień? Przemeblowywać sklep. Przepraszam bardzo, gdzie jest mój papier? Kupiłem papier chyba przecież, nie? No nie mam papieru, no. Czekajcie, muszę papier kupić. 1300, uwaga. Moje biedne pieniążki. Ajajaj, poszło. Dobra, ale mamy więcej miejsca teraz. O, do mnie ktoś do kasy. Dzień dobry. Już kasujemy pani kartą. Super, $24.20. Proszę bardzo. Trzeba, słuchajcie, teraz tutaj zrobić małe przemeblowanie. Ja bym tutaj dał lodówy w sumie. Tu bym dał lodówy, no. Takie rzeczy lodówkowo. Rzeczy lodówkowe takie. Wiecie co, ja bym to w sumie może przesunął trochę.
Ja bym to trochę przesunął, żeby było przejście i obrócił, żeby te takie spożywcze były w tę stronę bardziej. Bo tam to będą lodówki, słuchajcie. To będą lodówki, więc tutaj jakby... no wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. Tu takie spożywcze będą obok siebie w miarę, a po tamtej stronie damy tego codziennego użytku na przykład. Dobra, teraz tak. Te codziennego użytku sobie damy tutaj. O, muszę jeszcze bardziej przesunąć, czekajcie. Co pani mi za szafką chodzi? Proszę pani, proszę mi za szafką nie chodzić. I tutaj damy sobie teraz te takie o codziennego użytku, pyk. No i fajnie, i patrzcie, jest miejsce. Jeszcze to możemy przesunąć bardziej w tamtą stronę. Ciekawe, czy będą chodzić tu prawą stroną. W takim razie ja bym to jeszcze trochę przesunął. Skoro tu jest miejsce, wiecie co, zaczniemy od tamtej strony może. Zaczniemy od tej strony, bo tutaj mam lodówki, aby widział, ile ja muszę zostawić miejsca. Ciasno trochę, ale ja potrzebuję tego miejsca, słuchajcie. Ja nie mogę wybrzydzać, bo no ja tego miejsca potrzebuję. Chcąc, nie chcąc, ja muszę tutaj zaoszczędzać tego miejsca tyle, ile się da, więc... Byle się dało tutaj chodzić po prostu. Kurde, mieciu, wyrabiasz? Wyrabiasz? Wyrabiasz, dobrze. Dobry mietek. Ja bym kupił jeszcze jedno światło. No jest trochę ciemnawo w tym moim sklepie, słuchajcie, ale... Tak, musiało być. Będziemy mieli więcej hajsu, to będziemy dawać więcej świateł. Na razie tego hajsu za bardzo nie mamy. Albo dobra, czekajcie, wystarczy jedno światło w sumie. Wait. Mietek, pośpiesz się, pa jaka kolejka, mietek! Nie tak szybciej! I słuchajcie, rozbudowę tego sklepu dalej już chyba sobie zrobimy w kolejnym odcinku. O, kartą, 30 dolarów, dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję. Dla pani, o kurde, 39, 50. Rozbudowę dalszą sobie zrobimy, słuchajcie, w kolejnym odcinku. Ja już mam plan, żeby dodać właśnie tutaj no zamrażarkę, jeżeli będzie potrzebna w ogóle i kupić nową licencję, więc w kolejnym odcinku, słuchajcie, w kolejnym odcinku to ten sklep przejdzie znowu dużą zmianę. Na pewno będę chciał dodać więcej szafek i na pewno będę chciał kupić nową licencję, tak więc słuchajcie, ja wam dziękuję za oglądanie, jeszcze zobaczymy tylko ile zarobiliśmy dzisiaj. Minus 500 dolarów prawie, ale i tak zarobiliśmy, 1600 dolarów mamy. Więc słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że byliście, mam nadzieję, że wam się podoba. Mam nadzieję też, że ten odcinek za krótki nie wyjdzie, bo no, dosyć szybko mi te dni leciały, nie wiem co się stało. No i naprawdę dziękuję wam za wsparcie, za komentarze. Możecie zostawić jakiś komentarz, możecie pisać swoje propozycje co do sklepiku, co do wilczka i żabki i kurczę, już za dużo tych nazw jest. A ja postaram się jakoś może do nich odnieść, może je wdrożyć tu w serię i tak dalej. Tak więc dziękuję wam jeszcze raz. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam was na Discorda i trzymajcie się. Hej, hej.